Dobry content na stronę to z jednej strony okazja do zaprezentowania się klientowi, przedstawienia swojej oferty, swoich mocnych stron, ale z drugiej strony też forma marketingu, forma promocji, forma dotarcia do szerszego grona potencjalnych odbiorców. W jaki sposób stworzyć treść, która nie tylko pokaże nas z perspektywy eksperta, ale również umożliwi znalezienie się na jak najwyższej pozycji w internecie. O tym, w jaki sposób zoptymalizować tekst na stronę, aby był zgodny z SEO, pokażę Ci w dzisiejszym materiale na konkretnym przykładzie. Zapraszam do mojego komputera. Mam tutaj tekst, który jest tekstem przygotowanym przez specjalistę, to jest psycholog, no i strona nie jest jeszcze gotowa, treści są przygotowane, natomiast one nie są w żaden sposób zoptymalizowane pod wyszukiwarkę. To, co będę tutaj pokazywał, to jest taka podstawowa metoda, którą może sobie wykonać każdy, bez konieczności kupowania jakichkolwiek narzędzi. Pierwsze, co trzeba zrobić, to przejrzeć tą treść i zobaczyć, jakie główne grupy można z tego wyłowić. No i mamy tutaj takie zagadnienia jak psychologia sądowa, dzieci i młodzież, dorośli indywidualnie i terapia par i małżeństw. To są główne cztery tematy, więc z pewnością cztery takie zakładki powstaną. O, tu jest jeszcze informacja, jestem psychologiem, psychologiem sądowym, biegłym psychologiem sądowym. To jest też ciekawe, to są jakby główne zagadnienia dla tego pana. Nie wiemy jeszcze, czy on działa lokalnie, czy działa globalnie, bo to można by jeszcze bardziej zawęzić. Jeżeli chciałby się pozycjonować na słowo psycholog, byłoby bardzo trudno. Na psycholog sądowy będzie łatwiej. Zresztą ja to pokażę na konkretnym przykładzie. Psycholog. Mamy 41 milionów wyszukiwań. Psycholog sądowy. Tych wyszukiwań jest 4,5 miliona, czyli 10 razy mniej. Biegły psycholog sądowy. To już tylko 200 tysięcy. No i gdybyśmy dodali to jeszcze miasto, niech będzie Warszawa, skoro tak pokazuje. Biegły psycholog sądowy Warszawa i to jest tylko 101 tysięcy wyników. To też pokazuje, jak ważne jest dobre doprecyzowanie tematu, znalezienie swojej niszy. No i też oczywiście takich wyszukiwań będzie mniej, ale będą wyszukiwały je dokładnie te osoby, które szukają biegłego psychologa sądowego w Warszawie. A jeżeli jesteś biegłym psychologiem sądowym z Warszawy i pojawiasz się i chcesz się pozycjonować na psycholog, no to 90% czy 99% wejść na Twoją stronę będzie odrzucone, a Google tego też nie lubi. Ok, wróćmy tutaj do tematu. Mamy dalej rozwinięcie tych tematów, które zostały tutaj nakreślone, tych czterech, czyli rozwinięcie tematu psychologii sądowej. Tutaj mamy bardzo dużo informacji i od razu wiadomo, że ta treść będzie podzielona na mniejsze zakładki. Tutaj widzę, są pogrubione takie ważniejsze tematy, jak konflikt motywacyjny, na przykład dysonans poznawczy, konflikt lojalnościowy. Część z tych fraz będzie można wykorzystać na poszczególne zakładki, część będzie można wykorzystać do artykułów blogowych. Jeżeli dla tego człowieka ważne jest takie zagadnienie jak dysonans poznawczy, tutaj jest ono opisane dosyć krótko. Zobaczmy, ile to jest. 1200 znaków, ale myślę, że z tego można by zrobić bardzo fajny artykuł na bloga, rozbudowany, tłumaczący, czym jest to zjawisko. Można by wykorzystać frazy z długiego ogona, czyli rozbudowanie tej frazy głównej, czyli na przykład co to jest dysonans poznawczy jak rozpoznać, dysonans poznawczy jak zwalczyć, dysonans poznawczy leczenie i tak dalej. Na część z tych fraz można by wyłapać fajny ruch. Podobnie z innymi zagadnieniami jak konflikt lojalnościowy i tak dalej. Ok, tutaj mamy cały czas tamten temat. I tutaj zaczyna się dopiero opis drugiej sekcji, dzieci i młodzież. Też jest tego troszkę, natomiast jak widać są to głównie myślniki, tą treść trzeba będzie przede wszystkim, widać osoba, która to tworzyła, taka raczej technicznie do tego podeszła. Trzeba będzie te podpunkty rozbudować i potworzyć z nich po prostu jakieś zdania. Natomiast można też tutaj znaleźć inspirację do tworzenia pomysłów na artykuły blogowe, trudności wychowawcze, trudności szkolne, przemoc rówieśnicza, bunt młodzieńczy i tak dalej. Każdy z tych tematów może być rozbudowany jako artykuł na blogu. Ok, idziemy dalej. Dorośli indywidualnie, to jest już trzecia sekcja.
dosyć krótka, nie, też troszeczkę tu jest informacji. Terapia pary małżeństw, ta jest bardzo krótka. No i okej, czyli wiemy, że my stronę podzielimy na cztery główne kategorie, plus pewnie jeszcze kim jestem, tam mam jeszcze jeden plik, natomiast to nie jest teraz istotne, czyli będzie pięć takich głównych sekcji. No i weźmy sobie na przykład tą sekcję psychologia sądowa i to brzmi dobrze, to brzmi jak konkretne słowo kluczowe, więc prawdopodobnie będzie taka podstrona na tej stronie, która nazywa się psychologia sądowa. I okej, ten fragment, który mamy o psychologii sądowej, możemy wykorzystać do rozbudowania treści, do stworzenia powiedzmy 2, może 3 tysięcy znaków opisujących te kilka głównych zagadnień. Natomiast w tej treści powinny znaleźć się albo odnośniki do podstron, które będą rozbudowywały to, albo drugą opcją jest zrobienie takiego menu rozwijanego, kiedy ktoś najedzie na psychologia sądowa, to jeżeli kliknie, no to ta otworzy mu się treść z rozbudowaniem tego, co zaznaczyłem. Natomiast jeżeli nie kliknie tego, to pojawi się menu rozwijane, które będzie kierowało do kolejnych podstron rozbudowujących te zagadnienia. Ja raczej byłbym za opcją stworzenia i tego, w zależności jak ktoś kliknie, tak żeby mógł dotrzeć do tych informacji niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierze. No i tutaj ewidentnie pokazane są kolejne podstrony, które możemy tworzyć, czyli trudności dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. To nie jest zbyt dobrze sformułowane. Należałoby zastanowić się, w jaki sposób tego zagadnienia mogliby szukać ludzie, czyli raczej to będzie hasło typu rozwód rodziców dzieci. Zobaczmy, jak to wygląda. Rozwód rodziców dziecko. Google sam nam podpowiada dobre frazy, czyli mamy na przykład rozwód rodziców dziecko i to jest 3 miliony wyszukiwań. Rozwód rodziców, a wiek dziecka, a małe dziecko, tam wcześniej było a dzieci, z kim dziecko. Na tej podstawie można wybrać frazy i stworzyć artykuł na podstronę, która będzie do tego nawiązywała. Oczywiście te najlepsze frazy trzeba zamieścić w nagłówkach i tak dalej. Na tym nie będziemy się skupiać, natomiast tą metodologię należy obrać. Tym samym tropem idziemy dalej. Trudności dzieci w realizacji kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Brak kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. Jak otrzymać kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Kontakt dziecka z ojcem po rozwodzie. Więc tym sposobem możemy sobie szukać, korzystając z podpowiedzi, które daje nam Google. No i tak każdy z tych punktów, korzystając po prostu z tej treści, którą mamy przygotowaną, należy dobierać frazy kluczowe i budować małe, pojedyncze podstrony. Pamiętaj o tym, że jedna podstrona powinna linkować na jedno główne słowo kluczowe. Oczywiście może być tych słów więcej, ale one muszą być powiązane, czyli nie możemy zrobić czegoś takiego, że na jednej stronie jedna strona będzie linkowała na psychologia sądowa i na psycholog dziecięcy. Tak? Natomiast może jedna strona może linkować na hasło psycholog sądowy i biegły psycholog sądowy, chociaż też sugerowałbym robić tych stron jak najwięcej. Większa szansa uzyskania dobrych pozycji jest wtedy, kiedy jedna strona linkuje na jedno słowo kluczowe. Chyba że budujemy taki rozbudowany long tail. O long tailach, co to jest long tail, co to jest długi ogon, taki film znajduje się na moim kanale, więc jeśli chciałbyś sobie rozbudować ten temat, no to warto do tego materiału się cofnąć. Warto również troszeczkę więcej uwagi skupić na budowaniu tych nazw, no bo o ile psycholog sądowy, to tak jak powiedziałem, może być zakładka, choć lepiej byłoby zrobić biegły psycholog sądowy i miasto, jeżeli on działa regionalnie, no to o tyle na przykład dzieci, młodzież jest już słabo zoptymalizowane pod SEO, no bo dzieci i młodzież nie ma nic wspólnego z psychologiem. Oczywiście Google działa już w ten sposób, że wyłapuje treść w szerszym kontekście, natomiast mimo wszystko sugerowałbym tutaj stworzenie tej strony w ten sposób, że dodamy gdzieś to słowo psycholog, czy nawet psycholog sądowy. Przynajmniej takie minimum to tą stronę nazwać zamiast dzieci i młodzież psychologia dziecięca i młodzieżowa. Wówczas pokrywamy frazę psycholog dziecięcy, psycholog młodzieżowy, psychologia dziecięca, psychologia młodzieżowa. Podobnie z dorosłymi, tutaj trzeba by się zastanowić, bo tu pewnie będzie dosyć indywidualne to hasło, więc z perspektywy SEO, patrząc na to, że chodzi tutaj o terapię zaburzeń pewnego rodzaju, no to po prostu może terapia indywidualna,
indywidualna terapia psychologiczna, no warto byłoby te frazy powpisywać w Google i zobaczyć, jak duże są te wyniki, jak wiele takich stron się już znajduje. I tym sposobem mamy ogarniętą taką główną, taką pierwszą część, to jest podział tekstu bazowego na sekcje, na konkretne podstrony. Natomiast teraz jest czas na to, żeby tą treść zoptymalizować, żeby wykorzystać pewne elementy, umieścić słowa kluczowe, a w jaki sposób to zrobić dokładnie. Na przykładzie tego samego tekstu pokażę w następnym odcinku. Zapraszam!